Temat dotyczy samowoli budowlanej stwierdzonej przez powiatowy urząd, przez inspektora nadzoru powiatowego, pana Kolca, dotyczącego przepustu przy ulicy Asnyka. Pamiętajcie państwo, pan dyrektor Rekowski podjął decyzję, budujemy przepust, żeby to zrobić, i zrobił to bez zgłoszenia. Miasto wydało na ten cel 84 tysiące złotych i tak dalej. I pierwsze pytanie, czy ja ukarałem Rekowskiego? Nie. Nie ukarałem, pomimo tego, że, bo tu pan Sawicki się tematem zajął, on był inspiracją napisania artykułu, czy tam pan chyba Janik, czy ktoś inny złożył do prokuratury niegospodarność, tak, pan Janik. Jest to też działanie tam PHS-u i ich zaplecza społeczno-politycznego, nieważne. Ale ja nie ukarałem Rekowskiego, jego nie zamierzam ukarać, za chwilę powiem, co zrobił, ale on podjął decyzję w działaniu, w dobrej wierze, prospołecznie. Natomiast mogło się wydarzyć źle, bo sytuacja mogła ewoluować w tym kierunku, że wydaliśmy 84, musimy przywrócić stan pierwotny i musimy znowu wydać, żeby to odbudować. Więc pan dyrektor Rekowski na własny koszt odpowiednią firmą ma stosowne dokumenty, rachunek i płacił płatność z własnych środków, doprowadził do stanu pierwotnego. Ja to umożliwiłem i o tym wiedziałem. W tej chwili, w drugiej fazie, pan dyrektor Rekowski, wykorzystując materiały, podsypki i wszystko, co tam jest, zleci firmie wykonanie tego przepustu zgodnie z pozwoleniem na budowę, które już mamy. I jest to relacja dyrektora Rekowskiego i po raz pierwszy w mojej historii akurat urzędnik w taki sposób usuwa skutki swojego, moim zdaniem, nieumyślnego błędu. Bo że popełnił błąd, na tym ja nie dyskutuję, bo nie było pozwolenia na budowę, wykonał przepust. Ale zrobił to nieumyślnie, chciał zrobić dobrze. I w tej chwili z własnych środków pan dyrektor Rekowski pokrywa koszt przywrócenia stanu pierwotnego, to już jest zrobione, i za chwilę budowy tego przepustu. Historia przepustu jest długa, ma 70 lat, tam była wojna, II Światowa, budowano ten przepust, różne są historie.